Co da połączenie Polaków traktujących Roberta Lewandowskiego jako dobro narodowe z faktem, że małżeństwo Lewandowskich nie jest tak bardzo kardashianowe, a ich wizerunek jest budowany jak od linijki, bez afer i kontrowersji? Mamy tutaj gotową receptę na aferę, która, tak się składa, wybuchła ostatnio, pokazując bardzo dużo ciekawych zjawisk, które dzisiaj przeanalizujemy. Konkretnie chodzi o to, co Anna robi w wolnym czasie. Na swoim Instagramie żona Roberta pochwaliła się, że trenuje taniec towarzyski. Dodatkowo media podsycają artykułami: Anna Lewandowska w modnej knajpie z przystojniakiem. Wiemy, kim jest. Przystojny tancerz wkupił się w łaski Lewandowskiej. Oto jak tańcuje z jej mamą. I zanim pomyślisz, że to płytki temat, który nie zasługuje na twoją uwagę, to muszę ci wyjaśnić jedną rzecz. O ile samo plotkowanie na temat gwiazd jest faktycznie czymś płytkim i nie warto sobie tym zawracać głowy, o tyle zjawisko społeczne, z którym aktualnie mamy do czynienia, zasługuje na analizę. Ludzie poczuli odpowiedzialność, aby opowiedzieć się po jednej ze stron w aferze dotyczącej tańca towarzyskiego żony piłkarza. Jeśli uważnie zastanowisz się nad tą informacją, to okaże się ona absurdalna. A jednak znaczna część społeczeństwa potraktowała to zupełnie poważnie i aktywnie broni Roberta lub Anny, zależy po której stronie stoją. Jaki jest kontekst wydarzeń? Afera zaczęła się nieco wcześniej od wywiadu Anny Lewandowskiej u Kuby Wojewódzkiego. Kuba, znany ze swoich bezpośrednich pytań, nie przebierał w słowach i wprost zasugerował, że transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony był decyzją Anny. Ania, chcąc wyjść z klasą z tego niekomfortowego pytania, zaczęła opowiadać historię dotyczącą rodziny Lewandowskich, czasu pandemii i tego, że ich życie rodzinne zyskało na przeprowadzce. Kto tak naprawdę emocjonalnie stał za transferem do Barcelony? Anna Lewandowska. No, czas to powiedzieć. No przecież ja to wiem, Robert to wie, Jurgen Klopp to wie, Kędzior to wie. Niech się dowie parę milionów Polaków. Czas pandemii w Monachium był czasem dla nas. To był czas, kiedy Robert mówi, że to był jeden z najlepszych czasów rodzinnych, bo zjadł śniadanie z żoną i z Klarą. Ktoś mógłby się zastanowić, no dobra, i w czym problem? Okazało się jednak, że spora część fanów Roberta dosłownie obwinia Annę za podjęcie tej decyzji. Fani twierdzą, że to przez Annę Robert wybrał grę w upadającym klubie, do którego nie pasuje, odrzucając przy okazji inne oferty, lub wręcz, że poświęcił swoją karierę dla żony. Afera ma jednak ciąg dalszy. Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach był w słabszej dyspozycji. Zdaniem niektórych po prostu stracił formę. W ostatnich 10 meczach tylko w jednym strzelał gole. Pytanie, co w tym czasie, kiedy Robert traci formę, porabia Anna Lewandowska? Trenuje taniec towarzyski o erotycznym charakterze, dodatkowo chwali się tym na swoim Instagramie. I ponownie widz niezainteresowany życiem gwiazd mógłby pomyśleć: no dobra, ale w czym problem? Tymczasem spora część internetu jest po prostu oburzona zachowaniem Anny i faktem, że zamiast wspierać męża, tu cytat jednego z komentarzy, ociera się pośladkami o przystojnego Hiszpana. W rezultacie społeczność internetowa się podzieliła. Jedni bronią Roberta i obwiniają Annę za nieodpowiedzialne decyzje i sterowanie mężem, inni natomiast biją brawo Annie za to, jaka jest silna i niezależna. Przypominam, że społeczność internetowa podzieliła się dlatego, bo żona piłkarza trenuje taniec towarzyski, podczas gdy ten miał spadek formy. Powstaje zatem pytanie, dlaczego ten temat tak bardzo angażuje ludzi? Odpowiedzią jest fakt, że Robert Lewandowski przez znaczną część społeczeństwa jest postrzegany jako dobro narodowe. Mityzujemy tę postać w każdej możliwej sferze. Wierzymy w niego tak bardzo, że nawet jak ma spadek formy, to nikt nie powie, każdemu sportowcowi się zdarza, ale poszukiwany jest winny, lub jak w tym przypadku winna, czyli żona Roberta. Bo przecież Robert sam z siebie, mając prawie 35 lat, nie mógł doświadczyć gorszego okresu w grze w piłkę. Takie myślenie to efekt mityzowania postaci. Zauważmy, że podobny mechanizm miał miejsce w niedawnej aferze dotyczącej Jana Pawła II. Podział społeczeństwa na dwie części. Krytyków i obrońców, gdzie obrońcy bardzo często nie dopuszczali w ogóle do siebie myśli, że święty Kościoła katolickiego i wielki papież Polak mógł kiedykolwiek zrobić cokolwiek złego. Analogia ta prowadzi nas do cennego wniosku. Problem afer społecznych nie leży w osobach publicznych, lecz w społeczeństwie, które nie może się pogodzić z wydarzeniami nie mieszczącymi się w ramach ich własnej mitologii na temat znanych ludzi.
Wszelka dyskusja odnośnie winy, bronienie Roberta i krytykowanie Anny to tak naprawdę krzyk tłumu, który doświadcza dysonansu poznawczego. Dysonansu pomiędzy światem, w który wierzy, w tym przypadku mityczny Robert Lewandowski i jego perfekcyjna rodzina, a światem, który jest rzeczywisty, zmienny i często zaskakujący. Czy Anna Lewandowska zachowała się niewłaściwie? Tego nie wiemy i nie musimy wiedzieć. Po prostu nie nam jako społeczeństwu to oceniać. Co możemy powiedzieć, to natomiast wskazać na lekkomyślność ze strony Anny Lewandowskiej. Jako żona znanego i mityzowanego w Polsce piłkarza powinna mieć świadomość, że odpowiada ona za wizerunek nie tylko swój, ale również swojego męża. Dlatego chwalenie się tańcem towarzyskim z innymi mężczyznami mogło być wizerunkowo nieodpowiedzialne, co mogło być uznane za brak szacunku do Roberta. Zapytasz, czemu nieodpowiedzialne? Ponieważ kultura latynoska, a kultura polska to dwie różne rzeczy i ludzie w tych społeczeństwach mogą inaczej interpretować te same sytuacje. Przykładowo, dla Hiszpana taniec będzie sportem, dla Polaka będzie miał wyłącznie charakter erotyczny. Jednak tu pojawia się nowy wątek. Robert Lewandowski owszem jest Polakiem, ale od dawna jest również obywatelem świata za sprawą swojego talentu i umiejętności piłkarskich. Siłą rzeczy Anna Lewandowska jako jego żona również. To sprawia, że ich odbiorcami nie są wyłącznie Polacy. Instagrama Anny Lewandowskiej mogą śledzić ludzie z całego świata, a tym bardziej Roberta, jego dosłownie śledzi cały świat. Ta informacja bardzo zmienia postrzeganie całej afery. Być może coś, co dla polskiego odbiorcy wydaje się nieakceptowalne i wręcz niesmaczne, było PR-owo korzystne dla Lewandowskich za granicą. Kolejna sprawa to fakt, jak ostrożnym pod względem swojego wizerunku człowiekiem jest Robert Lewandowski. Bardzo uważnie dobiera słowa i najczęściej unika kontrowersji. Fani Anny Lewandowskiej zarzucają jej, że nie ma ostatnio Roberta na jej profilach społecznościowych, że nie publikują tak wiele wspólnych zdjęć. Jednak patrząc czysto wizerunkowo, Robert Lewandowski nie powinien publikować niczego poza treningiem, kiedy akurat ma słabszy okres. Wtedy bowiem mogłaby się wylać fala krytyki, że mu nie zależy, że Robert odpoczywa z żoną zamiast ciężko trenować. Przeciętny polski odbiorca, który żyje życiem gwiazd, i tak doszukuje się w tym wydarzeniu spisku lub konfliktu w małżeństwie Lewandowskich. I nie jesteśmy w stanie ocenić, ponieważ dostajemy szczątkowe informacje i z tych szczątkowych informacji ludzie tworzą teorie spiskowe. Jaka jest przyczyna problemu? Paradoksalnie, przyczyną problemu wcale nie jest słabsza dyspozycja Roberta Lewandowskiego, ani nawet lekcje tańca Anny Lewandowskiej. Przyczyną są oczekiwania polskich odbiorców i fanów. Po pierwsze, polscy odbiorcy oczekują, że rodzina Lewandowskich będzie idealna i wręcz nieskazitelna. Oczywiście byłoby pięknie, gdyby naprawdę była, ale to po raz kolejny przykład mityzowania. Długi okres tworzenia wizerunku pary idealnej musiał znaleźć ujście, w którym ludzie mogą dać upust swoim emocjom, tworząc teorie spiskowe i udając detektywów. Po drugie, polscy odbiorcy oczekują, że Robert Lewandowski będzie nieśmiertelny. Pomimo swojego zdrowego trybu życia nie da się oszukać metryki. Jednak polski odbiorca i tak oczekuje, że wybitna forma Roberta nigdy się nie skończy. W skrócie, przecież Robert Lewandowski musi być idealny, bo to Robert Lewandowski. Dlatego każdy spadek formy musi mieć winnego. W tym przypadku połączono życie Anny Lewandowskiej z tym faktem i zrobiono z niej winną. Po trzecie, polscy odbiorcy są przekonani, że Lewandowcy są poniekąd ich własnością i dobrem narodowym wyeksportowanym na Zachód. Żyjemy również w przekonaniu, że wszelkie działania PR-owe Lewandowskich skrojone są pod polskiego odbiorcę. Zapominamy jednak, że teraz równie istotny jest odbiorca hiszpański, a niegdyś był to odbiorca niemiecki. Dlatego tańce na social mediach mogą być próbą zdobycia nowych klientów z innych krajów. Można zaryzykować stwierdzenie, że to dopiero początek tworzenia teorii spiskowych wokół rodziny Lewandowskich. Przy tak szczątkowych informacjach ludzie nie potrafią sobie odpuścić, a co dopiero gdyby wyciekły do internetu mocniejsze rzeczy. Może to być początek obrzucania błotem i podziału społecznego, bo znowu, tak jak w przypadku papieża, kropla drąży skałę i może się okazać za jakiś czas, że ta niewinna afera będzie początkiem czegoś większego. Nic w zasadzie się nie stało. Żona Roberta usunęła tylko filmik z tańcem z Instagrama pod naciskiem komentarzy. Jednak kiedy internet zauważa, że ma wpływ na publiczne osoby, to się od tego uzależnia i chce więcej i więcej. Powstaje zatem pytanie, czy ludzie nie angażują się za bardzo w życie innych, zwłaszcza medialnych osób?
Daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.